Siemanko, siemanko, witajcie w Feriach u Justka w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy u mnie w pokoju z Nadią oraz z prezesem i w dzisiejszym odcinku Nadia i prezes będą wybierali, którego influencera wolą. Nadia, którego influencera wolisz z tych, których widzisz? Czarek czaruje czy Kuba Okso? Który bardziej cię oczarował czy oksował, jak wolisz? Ja nie pytam się, czy który ci bardziej się podoba, którego bardziej lubisz, którego bardziej nie lubisz. Wybierz jednego. Chyba pójdę w magię też. Chyba jednak Czarek czaruje, zaczarował Nadię, tak jak Nadia czaruje na naszej bramce, ale wy też zaczarujcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, a my przejdźmy dalej. Okej, teraz Czarek czaruje kontra Nikola Zalewski. Ja. Znasz Nikola Zalewskiego? Piłkarza, no, reprezentanta Polski? Dla mnie on nie ma nic takiego. Jego ego top. Jesteś piłkarką i wolisz Czarka czaruje. Dokładnie tak. Czarek czaruje, czy może członek Teamu X 2 Shio, najstarszy w stadzie, Papa Smurf. Nigdy go nie lubiłam. Toxic, przecież, ale... toxic w ogóle. Czemu, ale czemu toxic? Czy on grał w Minecraft? Ty grasz w Minecrafta? Gram. On grał... Nie umiał. Nie umiał grać? Nie umiał. Czyli Czarek czaruje kontra Michał Gała. Też członek Teamu X... Którego? W którym on? Jeden. On był chwilę w jeden. On tak był... Na chwilę był, a potem już jakby... I go nie było. Ej, czy on jest rudy? Jest rudy? Jest rudy. Ale nie gorszy. Ale nie gorszy. Pójdziemy w gałę. O, pójdziemy w gałę. Nadia zmienia. Czarek czaruje. Pszt. I teraz Michał Gała kontra White 2115. Jak to mówią nasi trenerzy na obozie, White 2115. Nie lubię White'a. Nie lubisz White'a? Nie lubisz piosenek White'a? Nie lubię. Michał Gała czy Konopski? Nie znam Konopskiego. Jak nie znasz Konopskiego? No, nie. Ale to wszystkich innych znałaś prywatnie? No nie, ale ogólnie. To nie oglądasz newsów? Nie oglądam. Dobra, Michał Gała zostaje. Oski Boski. Nad Sword. Znasz go? Nie oglądam. Nie oglądasz? Ale znam. Mówisz, że on jest tancerzem, ty wiesz o tym? No. Że on mocno tańczy? Ale nie wiem. Aha. Okej, okay, Michał Gała w takim razie. Amadeusz, Amadeusz. Oglądasz Fame MMA? Oglądasz. Amadeusza Ferrariego znasz? No. On i teraz Nadia. Czy wybierasz fightera takiego delikatnego Michała Gałę? Czy... Czy Władca Piekieł może wygrać z Żabsonem, raperem? Lubisz muzę Żabsona? Nawet tak. To wymień trzy piosenki. Nie. Dlaczego? Bo nie. A czyli no, no. Żabson, tak? Nie. Nie? Karak. Bardenka mój idol. Bardenka twój idol? Mój idol. Tak? No. A dlaczego? No nie wiem, lubię go. Nie wiem. On dramy ma różne, niszczy karierą ludzie. A lubię. A jakby Bardenga nagrało mnie film, to co wtedy by było? Aha, no to nieźle, no to w takim razie Bardenga pokonuje Amadeusza Ferrari i pora na Bartka z Genzy. Oglądasz Genzy? Oglądam. Każdy odcinek? Każdy. Bartek czy Bardenga? Dwóch ulubieńców. Musimy pójść tego Bartka. Bardzo, jednak rok oglądania filmów Genzy zrobiło swoje. Ty kojarzysz takiego youtubera Blowek? Kojarzę, ale nie lubię, bo zawsze testowałam te lifehacki. No. Głowa mi nie wychodziła, więc... Ej, bo to tak przez lifehacki dla odrzucony, Czaru Nikiel, Czaru NBA. A ty mix oglądałaś czy nie? Oglądałam. Całe daily? Nie. Czyli strzelałbym w Bartka w sumie, no bo oglądałaś całe daily. Tak? Okej, okay. Leksiu z Teamu X 2. Boję się Leksia. Boję się Leksia, no okej, okay. No to skip CEO Teamu X. Wiesz co to w ogóle jest? No wiem. Stu. Oglądałam. Oglądałaś Minecrafta? Oj, tak. Bartka czy Stuartka? No, pójdziemy w stu. W stu. I teraz pora na Mortalcio. No. A znałaś go w ogóle przed Genzy, czy nie? No. Tak? Mhm. Ciekawe, kogo wybierzesz, czy Stu, czy młode pokolenie, czy jakby starsze pokolenie, Gwardia. No, dobra, jak będzie stu. Kacper Bloński. On był toxic dla mnie. Toxic? W sensie, bo nie lubiłam go. Pójdziemy w stu. Okej, okay, no to w stu. Boxdel. O, mama le. Boxdel grał w Minecrafta. Tak. Boxdel śpiewa piosenki. Dawaj mu szansę. Dawaj mu szansę? No. Czyli Boxdel. Bartek Kubicki. Kto to jest? Czego nie jest? To jest mój idol, to już kolejny. Tak? No. Czyli Bartek z Boxdela jakby wygrywa z nim, tak? No. Oj, trąba. A w ogóle ekipę oglądałaś? Oglądam. No właśnie, kto nie oglądał ekipy, nie? No i co? Trąba czy Bartek? Bartek. Bartek kontra Przemek. Przemek to taki trochę wyłamał się z tego Genzy, nie? On też powstał dzięki Genzy trochę z tego projektu, bo tam pomagał im. Ale Bartek. Bartek, no jakby... Nowciaks. Nowciaks to taka, no, ekipa, nie? Ekipa sezon drugi, trzeci. Zdjęcia, fotki. On łowił ryby. Łowił ryby. O właśnie, bo ty łowisz ryby. No. Ryby. Więc Bartek czy Nowciaks? Bartek. Jednak Bart, nawet ryby nie przekonały jej. No i teraz Czajnik, czy może Bartek? Czajnik jest tam za ścianą, więc powiedz cicho, jeśli nie wiem, Czajnik. A, ja nie wiem. Nie powiem
pobije mnie? Nie pobije. Julka mnie nie dojedzie? Nie dojedzie. No dobra, to Bartek. No to Bartek. Właśnie Julka by cię dojechała, jakbyś wybrała czajnika. Rezi. Kojarzysz Reziego? Oglądałeś Reziego? No, też oglądam. Też topowy youtuber, ponad 4 miliony. Ale wybierasz? Reziego. Reziego wybierasz? No. Jak Nadia tutaj skacze, naprawdę. Ja nie wiem, co się dzieje. Wojtek Goła. Włodarz Fame. Nie lubię. Skip. Rezi czy Freeze? I snasz Fliza. No, oglądałeś coś, jakiś odcinek Freeza za kiedyś, chociaż jeden? Trochę. Trochę, no. W ogóle mają ze swoich 4-literowych ników mają trzy takie same te. W ogóle te mają. Trzy takie same, jakbyś, jak się nazywa to, że... Litery. A, B. Litery. O mój Boże! Litery mają trzy takie same rol. Ale zostałem przy Rezi. Rezi, okej, czyli Rezi pokonuje Freeza. Marcin Dubiel. Marcin. Nie lubimy go. Nie lubimy go, nie tak? Lubimy. Nie lubimy go. No i to jest koniec w takim razie, czyli najlepszym ulubieńcem YouTube'owym Nadii został Rezi. Zapraszam Reziego, bo przygotowaliśmy się na ten moment, że tutaj wszyscy czekali na dole. W dzisiejszym odcinku wybierasz influencerki. Ta czy ta? Musisz wybrać, musisz odrzucać. Na początek lecimy Wiki Gabor kontra Paulina Kozłowska. Kurde, Wiki Gabor jest bliżej mojego wieku, także... Ja ile ma lat? 15, 16? Którą wybierasz? Żeby być bliżej ekipy, żeby być bliżej śpiewania? Tak szczerze? Adaś, szczerze! Bym wybrał tą inteligentniejszą. Czyli? Wiki Gabor. Okej, okay, Wiki Gabor. Wiki Gabor czy Lil Mast? Przyszła mama, przyszła mama. Przyszła mama? No nie no, nie będziemy związku psuć. Wiki Gabor. Wiki Gabor. Dobra, Wiki Gabor. Kontra Wiki Day. Gabor, nic nie mówisz. Nic Gabor. Nie mówisz, nie ten? Wiki Gabor kontra Ewa Zawada. Oj, Ewa. Duża TikTokerka, ona ma tam sporo... Czyli? Ewa. Ewa Zawada kontra Sara James. Tu jest ciężki wybór. Dobra, Sara. Kartoni. Oglądasz Jane Z? Nadia, już nie. Już nie, ale oglądałeś całe daily, czy kiedy przerwałeś oglądać Jane Z w ogóle? Nie oglądałem. Nie. Końcówki. Bo Nadia właśnie mówiła, że ostro ogląda daily Jane Z. Daily ostro też oglądałem, no. I właśnie tam Nadia u niej mocno zdominowało jakby tutaj Jane Z. Kurcze, tu już pójdę pod wygląd, no powiem Sara. Hania. Sara. Dalej atakujemy Jane Z. Jeleniewska, największa chyba polska tiktokerka to jest chyba. Nie no, niska jest. Niska Sara. Jest. Julia Costera. Costera czy Sara James? Członkini teamu X1. I to mam na razie największy dylemat. Nie mają no, się no, Costera ma. Roxy Węgiel. Drogi jest teraz. Drogi jest węgiel, węgiel jest w cenie jakby... No i... Susan, dziewczyna Czaro. One są praktycznie po... Czaro, ej, ale no bez skitu, one są jakby z twarzy to... Jakby mi siostry. Powiedzieli... Siostry to mogły być. Przecież Team X to rodzina. A no tak. Julia Costera. Dobra, Monika Kociołek. Tak jak mówiłem na początku, chcę inteligentny Julia Costera. Zobacz, nie widzisz jakby on od nas 2 metry stał? Madeleine. To jest ta od Frania? To jest od Frania, od Oskiego, od... Od każdego. Fiśni. To jest właśnie ta nie od no. Hatsworth jakby. Julia Costera. O, no i się zaczęło. Fagata. No ale czemu Fagata? Od razu, czemu od razu wybierasz Fagatę? Bo co? Bo Fagata. Bo Fagata, okej. Okay. No czyli Fagata. A co myślisz o tych operacjach plastycznych, które robi Fagata teraz? Tak, Fagata. To jest... Dziewczyna żaby. Czyli Fagata dalej wygrywa, tak? U ciebie. Ta, Marcysia. Jakby to już nie ma sensu ten film, bo... To jakby, już nie ma sensu ten film. Fagata. Fagata, no. Co? Merso? Fagata. O, no i prezes, twoim ulubionym, ukochanym, najlepszym, jednocześnie najgorszym influencerem jest Fagata. Zapraszamy Fagatę! Bo jest tutaj, bo przewidzieliśmy to, że wybierzesz Fagatę i zaprosiliśmy ją na ten odcinek. Więc Wera, może iść po Fagatę. Fagata! Jak się czujesz teraz, że przyjdzie do Fagata, stary? Będziesz mógł z nią porozmawiać i... Super. Ona może być trochę obolała po operacji, więc nie ściskaj jej mocno, ale idzie? Hejka.